ubezpieczalnie. Mam wrażenie, że mają nas za jakichś średnio myślących ludzi. Dzisiaj zapraszam was na lekcję logiki wraz z ergohestią. To całą historię muszę rozbić na dwie części, bo jest tego dużo. A to jest mój GR Yaris, z którego historię już pewnie słyszeliście, ale pokrótce ją wam opowiem. Pojechał do ASO i został tam przez ASO Toyoty porysowany. W garażu nie widać, ale pod pełnym słońcem wygląda właśnie tak. Zdarza się najlepszym. Mamy przecież od tego ubezpieczenie. Ten samochód stoi tu już prawie rok, bo tyle czasu ciągamy się z ubezpieczeniami, na początku z Toyotą. Szczęście w nieszczęściu, w tym samochodzie nie został porysowany lakier, tylko folia na lakierze. Bo jak widać, zmieniłem go z czerwonego na czerwony. I biorąc pod uwagę to, że całe auto jest porysowane, ergohestia postanowiła przydzielić tej Szkodzie 600 zł na wypolerowanie całego auta. Zacznijmy od tego, kto kurwa dzisiaj za 600 zł wypoleruje cały samochód. No chyba tylko jacyś partacze. Mam tutaj oświadczenie producenta i dystrybutora folii, jaka jest na tym aucie, i pozwolę ją wam przeczytać. Nie można polerować folii do zmiany koloru mechanicznie, jak również ręcznie przy zastosowaniu środków ściernych. Powoduje to uszkodzenie powłoki. To już możemy odłożyć. Dostaliśmy weryfikację, że folia podlega wymianie. Słuchajcie, prawie sukces. Ale najlepszą część to muszę wam opowiedzieć w drugim filmie. Przeskrolujcie.